no. Kto to zrobił? Jak śmiał w ogóle? Dzień dobry, moi kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie i tak jak widzicie pod tytule, dzisiaj weźmiemy się za drogeryjne perełki. Czyli dzisiaj będzie makijaż prawie, że bez żadnych zaskoczeń, bo mam tutaj tylko jeden puder, który chciałabym tak sobie przetestować, jeden puder, do którego chciałabym wrócić, więc nie ma tutaj jakichś takich kosmetyków, których zupełnie nie znam poza właśnie tym jednym pudrem. Chcę dzisiaj po prostu się pomalować, a do tego zrobić po prostu taki przegląd drogeryjnych hitów, takich kosmetyków, po które ja sięgam właściwie bez zastanowienia, coś sobie może przypomnimy i tak dalej, i tak dalej. Bo właśnie szykując się do tego odcinka, powiem Wam szczerze, że wyciągnęłam podkład, który bardzo dawno się nie malowałam, a jest to jeden z moich ulubieńców. W ogóle tak, jeżeli chodzi o ulubione podkłady, to pamiętajcie, że macie taką playlistę tutaj na kanale. Postaram się tutaj ją Wam podlinkować, żebyście mogli sobie, wiecie, kliknąć, żeby po prostu było. W każdym razie, no o podkładach to jest dużo na tym kanale, naprawdę. Natomiast jeżeli chodzi o paletki do oczu, to też Wam tak mniej więcej powiem te nudziakowe, na które jest warto rzucić okiem, które są warte Waszej uwagi. Tak więc weźcie sobie coś do jedzenia, coś do picia, bo myślę, że ten odcinek będzie dość długi. Natomiast choćby z tego względu, że te odcinki pojawiają się teraz rzadziej na kanale, po prostu mamy bardzo dużo tutaj takich firmowych zawirowań, no a do tego jeszcze szykuję się do wyjazdu wakacyjnego, więc chyba ten odcinek to będziecie oglądać, jak ja już będę na wyjeździe. Tak więc myślę, że wiecie, bez zbędnego gadania przejdźmy sobie do robienia makijażu, bo tak jak wspomniałam, jeżeli chodzi o podkłady, to macie całą playlistę, a co do reszty, to tak postaram Wam się mówić po 2-3 produkty takie, wiecie, z danej kategorii, które są moimi ulubieńcami, po prostu na co jest warto zwrócić uwagę w drogerii. No to w takim razie zaczynam od nałożenia sobie podkładu. Ostatnio w ogóle, wiecie co, jak właśnie robię takie dzienne, szybkie makijaże i w ogóle w życiu codziennym, jak robię takie zwykłe, codzienne makijaże, to zazwyczaj jest tak właśnie, że ja najpierw nakładam sobie podkład, robię sobie twarz i dopiero na koniec oko, dlatego że ostatnimi czasy rzeczywiście mój makijaż oka jest dość lekki i ten makijaż oka, który dzisiaj chcę wykonać go paletką, o której sobie po prostu przypomniałam, a że tutaj nie ma za dużo cieni, to tutaj wielkiego pola do popisu nie ma i też nie chcę robić czegoś, wiecie, z jakimś ciemnym cieniowaniem. W związku z tym to będzie taki makijaż, który na pewno mi się tutaj nic nie osypie, tak więc zaczynamy od nałożenia sobie po prostu podkładu. No i podkład, który mam na myśli, o którym sobie przypomniałam, to słuchajcie, jest po prostu Wonder Match od Eveline. I tak, ja z nimi współpracuję, natomiast ten filmik absolutnie nie jest sponsorowany, oni nie wiedzą, że ja będę coś takiego kręcić i tak dalej. Natomiast, no, prawda jest taka, że sami wiecie, jak dobre kosmetyki ma Eveline, zresztą no, nie tylko Eveline, ale generalnie u nas w drogerii jest tak dużo dobrych kosmetyków, że no, myślę, że warto sobie przypomnieć właśnie tego gagatka, bo ja ostatnio namiętnie znowu używałam Better Than Perfect, natomiast właśnie teraz tak nurkując do szuflady, zastanawiając się, co ja bym chciała sobie nałożyć dzisiaj, patrzę, matko, przecież ja tego dawno nie używałam. I tak spojrzałam, że mam taki ciemniejszy kolorek i to jest numerek 35 Sunny Beige i on powinien wyglądać u mnie dość dobrze, dlatego że mam na sobie samoopalacz. Samoopalacz, ojejku, takiej polskiej marki, niebieskie opakowanie, przepraszam, nie pamiętam jak ta marka się nazywa, podlinkuję Wam, ostatnio sobie go kupiłam i on zostawia taki właśnie taką dość żółtawą tą opaleniznę, więc muszę dopasować się, wiecie, do reszty mojego ciała. W razie czego zostawię Wam linka do tego samoopalacza, mówię, kupiłam go nie tak dawno i muszę się do niego dopasować, tak więc wezmę sobie na razie jedną pompeczkę. I normalnie palcami sobie rozsmaruję. Jak ja lubiłam zawsze zapach tego podkładu. Dlaczego ja go tak odstawiłam? Ja go oczywiście też pod oko kładę. I zobaczcie, takie trzy ruchy, jak wyrównany koloryt. Gąbeczka Boho Beauty, pamiętajcie, że tam chyba cały czas powinien działać ten kod rabatowy Tryfonka. Jak sobie przypomnę, jaki to kod rabatowy, to dam Wam w opisie na dole.
I zobaczcie, że tak naprawdę rozsmarowany tylko palcami ten podkład wygląda tak dobrze, że go gąbką nawet nie trzeba za bardzo wtłaczać. O, przepraszam, jakiś tu włosek psi. Ale ja jeszcze sobie troszeczkę go dołożę. Tak tutaj. No i to jest po prostu idealny kolor dla mnie w tej chwili. Dość żółty, ale idealny. Wiecie, bo teraz jak ja testuję właśnie różne te samoopalacze, to okazuje się, że te żółte odcienie czasem się naprawdę przydają. No bo umówmy się, odcień, który nazywa się, w nazwie ma sany, czyli właśnie coś takiego opalenie żółtego, tak w mojej głowie od razu się to pojawia, z całą pewnością nie byłby moim takim, wiecie, oczywistym wyborem. Natomiast no, jeżeli jestem właśnie żółta po samoopalaczu, no to bardzo proszę, niunia wyrównana, zobaczcie, jak ładnie to wszystko. Obiecuję Wam już niedługo, muszę się zebrać, pojechać do sklepu i kupić sobie nowe krzesło, bo ja wiem, że to strasznie skrzypi, strasznie Was za to przepraszam, ale ja ciągle o tym krześle zapominam. Co wyjeżdżam na miasto, to zapominam kupić krzesła. A nie chcę kupować przez internet, dlatego że chcę, wiecie, że tak powiem, moje cztery literki usadzić w tym fotelu i właśnie się pokręcić, czy on nie będzie mi jakoś tam bardzo trzeszczał, tak jak trzeszczy to. Chociaż na początku też nie trzeszczało. No i powiem Wam szczerze, że ten podkład, tak żeby, nie wiem, wyskoczyć gdzieś, nie wiem, do urzędu czy coś tam, tak na kilka godzin, to powiem szczerze, że ja go nawet nie przepudrowywałam, dlatego że on, zobaczcie, on zastyga, ale zastyga w taki bardzo fajny sposób, nie na taki zupełny mat, tylko on jest leciutko świetlisty i to jest taka świetlistość, która u mnie jeszcze przejdzie. Oczywiście, po jakimś czasie on się bardzo wyświeca, tak? No, w sensie ja się wyświecam, bo ja mam cerę bardzo mieszaną, ale tak, żeby na chwilę dobrze wyglądać. Mówiąc na chwilę, to ja mam na myśli takie dobre 5-6 godzin, tak? Nie 10, ale te 5-6, jak musimy gdzieś tam wyskoczyć, coś załatwić, to jest bardzo ok. Dobra, ale mimo wszystko ja dzisiaj chcę użyć dwóch pudrów, bo mam tą nowość od AA, to jest AA Wings of Color Blur and Glow Powder, puder wygładzająco-rozświetlający. Ja bym go sobie nałożyła tutaj gdzieś tam na policzki, przy czym trochę się go boję, bo on jest biały. Jak go nabieram tak więcej na palec, no to on ten palec rozświetla. Ale z kolei jak przenoszę tak na dłoń, zobaczymy. A drugi puder, o którym sobie przypomniałam właśnie, wiecie, grzebiąc po szufladach, to jest dobry Bel. Stary, dobry Bel. I ja pamiętam, że ja go bardzo, bardzo lubiłam, tylko że nie wiem, czy on nie będzie dla mnie za jasny. No nic, zaraz tutaj zobaczymy, jak będzie coś za jasne, to po prostu zmienimy koncepcję i już, tak. Ale wiecie co, cały czas czuję ten piękny zapach tego podkładu, no uwielbiam, uwielbiam. To jest taki delikatnie świeży zapach, na pewno go znacie, bo większość z Was z całą pewnością używała tego podkładu. Ja jestem w nim zakochana. A tutaj jeszcze jako ciekawostkę tylko pokażę Wam, co jeszcze wyciągnęłam. Oczywiście ze Starsa, ale stwierdziłam, że on dopiero był na kanale, nie tak dawno był robiony jego test i ostatnio w ogóle się Starsami zachwycałam, tak, więc nie ma co. I kwoli przypomnienia wyciągnęłam sobie ten, to też jest jeden z moich ulubieńców i ja go w tym roku sobie kupiłam właśnie w tym ciemniejszym odcieniu, to jest 404 Natural Beige, a natomiast w tej chwili ja jestem do niego za żółta, on jest za chłodny, tak więc musiałam go odstawić, bo taki był mój pierwszy zamysł, żeby użyć tego podkładu, bo dawno go nie było na kanale. No i jeszcze oczywiście też jeden z moich ulubieńców, to jest CC Cream od Hehan z SPF-em 40. Też bardzo dobry, też taki lekko zastygający. Zresztą mówię, jest chyba nawet cały taki przegląd podkładów z drogerii. Coś mi się wydaje, że coś takiego jest na kanale. Jak gdzieś mi się uda dogrzebać, to będziecie mieć przypięte. Dobra, to teraz nałóżmy sobie puder. I zaczniemy właśnie od tego pudru Bel. Oczywiście puszkiem, jak zawsze. O, już umadzałam. I pamiętajcie, że puder nabieramy w taki sposób. Tak, ciap, 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 nie szuruburu, bo jak zrobimy szuruburu, to nabierzemy go za dużo. A, no, wiecie, ja mam 52 lata i
Stoję na stanowisku takim, że no niestety, ale każdy puder, bo taka jest prawda, każdy puder wyciąga zmarszczki do wierzchu, tak? Więc używamy tego pudru jak najmniej, tylko po to, żeby utrwalić, tak? Utrwalić w miejscach, gdzie wiemy, że się będziemy wyświecać, utrwalić dany podkład. I ja chcę go po prostu sobie przypomnieć, jak on właśnie wyglądał na mojej twarzy. No to jest puder, który robi, że tak powiem, ze mnie człowieka bez porów. Tylko ja go nie kładę bezpośrednio pod oko, tylko tutaj na boczek nosa. Bo tak naprawdę pod oko wcale pudru nie chcę. I też zmatowię sobie od razu łuk brwiowy. Tak troszeczkę w tym zewnętrznym kąciku, tylko sobie uspokoję ten blask. Ale wiecie, taką reszteczką, którą mam tylko tutaj na tym puszku, natomiast ten puder naniosę sobie tutaj tą drugą stroną, tą czystą i będę chciała go tutaj położyć, o, ale on rozjaśnia, no i dobrze, że go tak położyłam. Tak, to on się jednak nadaje dla bladziochów, ewentualnie jak ja będę zimową porą bez samoopalaczy, tak, zdecydowanie tak. Czyli gdybym chciała na przykład sobie rozjaśnić strefę pod okiem, czekajcie, to tylko tak tu w wewnętrznym kąciku, odrobinkę, to gdybym chciała rozjaśnić, to mogę. Nałożyłam sobie pudry, tak? Puder AA Bieli, tak? Bel OK, piękny blur i w ogóle na twarzy, tak jak widać, zresztą chodźcie bliżej, zobaczcie. Zobaczcie, tutaj czy się uśmiecham, widzicie? Puder z Bel. To w takim razie nakładam sobie jak zwykle nakładam sobie Paezę Run for Cover i dla mnie, powiem szczerze, nie ma, naprawdę nie ma lepszego korektora jako baza. No dobra, i tak właściwie to powinnam może dokończyć sobie twarz, co? Bo to jest... kolejności by tak wypadało. I teraz tak, jeżeli chodzi o konturowanie, to tak, jeśli chodzi o konturowanie na mokro, to dzisiaj go nie będę robić, bo ja w ogóle konturowanie na mokro robię dość rzadko. Robię wtedy, kiedy właśnie nie kładę prawie że pudru, chyba że tam, nie wiem, przypudrowuję sobie, wiecie, jakby strefę tę tylko, ale dzisiaj położyłam tutaj ten puder z AA, tak więc dzisiaj nałóżmy sobie, żeby było troszeczkę inaczej, ze Stars from the Stars, ten bronzer, który się nazywa, on się nazywa po prostu czekoladowy, jest dość jasny, no i tu oczywiście mój ukochany pędzelek T125 z Glam Shopu. I zobaczcie, jaki on daje taki bardzo subtelny, bo on... Spójrzcie, że on nie jest wcale dużo ciemniejszy niż jakby moja karnacja, ale dzięki temu, że on jest właśnie taki subtelny, to ja go sobie mogę tutaj, wiecie, porozcierać, nadać sobie takiej opalenizny nim i delikatnie wykonturować. Nie ma tutaj takiego, wiecie, że mam ciachnięte tak mocno, że mam konturowanie, tylko to jest po prostu takie rzucenie cienia tutaj gdzieś pod te moje dość wydatne kości policzkowe, naturalne kości policzkowe, żeby była jasność. O rany. Słuchajcie, nadal nie wierzę w to, co się dzieje. I tutaj od razu jeszcze pędzelkiem TS7 delikatnie konturuję sobie nosek, czyli go tak przybrązawiam z jednej i z drugiej strony. No i oczywiście tu od spodu, żeby ten mój czubek, który taki jest troszkę haczykowaty, podnieść trochę do góry, nie? Takie lekkie łosukaństwo łoptyczne, czy łoptyczne łosukaństwo, wszystko mi jedno. Ja jestem dzisiaj bardzo, bardzo szczęśliwa. No dobrze, to wiecie co, to w takim razie ja sobie dokładnie też tym bronzerem, tym wielkim pędzelkiem machnę tutaj tak troszeczkę tą górną powiekę, w sensie to załamanie. Widzicie? Jest cień? Jest cień.
No i jeżeli chodzi o takie moje ulubione bronzery, no to oczywiście Warm Sunset uwielbiam, ale też uwielbiam z Paese z tej serii Nanorevit. One są takie, wiecie, pół na pół i tam jest taki jaśniejszy odcień, też go bardzo lubię, ale ten, zresztą on, zobaczcie, jest dość podobny do tego, on jest po prostu troszeczkę inny w tonacji. Widzicie, ten jest troszeczkę cieplejszy, ten jest troszeczkę chłodniejszy i tak jakby ten jest troszkę ciemniejszy. No niemniej jednak one wypadają bardzo, bardzo ładnie, tak bardzo naturalnie na twarzy, tak więc w tej chwili to są moich dwóch ulubieńców bronzerowych. No i jeżeli chodzi o takie nudziakowe, codzienne palety, to tak, oczywiście ta ostatnia, czyli Nude Star od Stars from the Stars, no to jest po prostu czad, czad, czad w czystej postaci. I tutaj jeszcze pokażę Wam obok, tutaj mamy Eveline Gimme More, pokażę obok, dlatego że były też zapytania, że one chyba są bardzo podobne, no raczej nie, tutaj chyba nie ma ani jednego cienia, który byłby zbliżony, bo nawet te ciemne brązy są w innej tonacji. No i oczywiście moja ukochana też Let's Try, tak, czyli z Eveline'u kolejna, wiecie, ta paletka z tych dziewiąteczek, bardzo ją lubię, to jest naprawdę uważam, że jeden z hitów, naprawdę jeden z hitów drogeryjnych. No i jeżeli chodzi o palety drogeryjne, błagam, nie zapominajmy o My Secret, o Kobo, ponieważ to są też świetne jakościowo cienie o bardzo wysokiej pigmentacji. One troszeczkę inaczej się zachowują pod pędzlem niż właśnie teraz te, chociażby, nie wiem, ze Stars from the Stars, te są bardziej napigmentowane. To też jest jedna z moich bardzo, bardzo, bardzo lubianych przeze mnie palet, ale dzisiaj weźmiemy sobie czwóreczkę i tutaj moglibyśmy wziąć sobie czwóreczki z Glam Shopu, bo one też są moje ulubione, umówmy się, ale nie, dzisiaj weźmiemy sobie taką czwóreczkę od Paese, proszę bardzo. To jest Tropical Orchid, ona wygląda w ten sposób i ja mam taką ochotę na użycie właśnie tego takiego różofioletu, że po prostu klękajcie narody. Łapię za pędzelek Hulu Pro 69 i będę sobie od dołu wyznaczać zewnętrzny kącik. Zobaczcie, jak ten różofiolet wyciąga zielony kolor z moich oczu. Teraz troszeczkę wjeżdżam w załamanie powieki, ale tak tylko troszeczkę, troszeczkę. No i też zewnętrzny kącik sobie tak zrobię. Teraz pędzelek KM03 z Afektu i ten jasny beżyk idzie w wewnętrzny kącik. Natomiast na środek powieki mam ochotę nałożyć sobie coś, czego jeszcze nie testowałam, bo w pierwszym momencie chciałam nałożyć sobie albo iskry z Glam Shopu, albo czekajcie, jak one się nazywają, te serduszka takie malutkie to są, na przykład tutaj mamy przepiękny ślubny beż, który robi całą robotę. Natomiast mam tutaj coś takiego od Stars from the Stars, Sea Stars Eyeshadow, jakoś tak, w kolorze Galaxy Princess. I ja tak nabieram troszkę na palec i tak tylko, wiecie, przykładając, przenoszę sobie te drobinki, o, w ten sposób. I tyle. Nie chcę nic więcej. Ale to wygląda czadowo, chciałam Wam powiedzieć, czadowo! No i żeby, wiecie co, żeby już tutaj wykończyć oko, słuchajcie, chcę
przypomnieć Wam o jednym produkcie, o którym też sobie właśnie przypomniałam, jak wertowałam, wiecie, te moje zapasy. Otóż jest to baza pod tusze od Eveline. I to jest o tyle fajny produkt, wiecie, jak macie trochę więcej czasu, bo to tym się trzeba po prostu pobawić. Bo nią możemy zbudować bardzo fajną objętość, bardzo fajną długość i potem niewiele co trzeba, możemy mieć nawet gorszy tusz, w sensie takim, że wiecie, że ten tusz nie musi za wiele robić. Po prostu ta baza nam zbuduje już taką objętość, że tylko później przeciągniemy sobie tym tuszem i będzie elegancio. Jedyne co, to w tej bazie jest silikonowa szczoteczka, która ma dość ostre te igiełki. Wiecie, ta szczoteczka jest dość ostra, taka dość sztywna. No i ja tu nie mogę za bardzo dojeżdżać do samej nasady, bo po prostu mnie bardzo kłuje. Ale stwierdziłam, że ją wyciągnę i sobie o niej przypomnimy. I te rzęsiska wyglądają w ten sposób. Chwilkę trzeba odczekać, żeby one sobie tutaj wyschły. Więc może teraz przejdźmy sobie do róży. I tak, mam takie moje trzy, no cztery powiedzmy, róże, prawie że róże, bo dwa to są takie różorozświetlacze. Słuchajcie, przede wszystkim właśnie z tej samej kolekcji od Paese i Cocolita, to jest Sun Kissed. Mamy tutaj przepiękny taki brzoskwinkowy róż, jak widzicie, on jest taki leciutko odbijający światło. Jest cud, miód i orzeszki, zobaczcie. No po prostu cudny jest. Drugim różem, takim, ale takim dla bladziochów, naprawdę dla bladziochów, bo u mnie to jego nie będzie widać, to jest, słuchajcie, ze Stars from the Stars 02 Apricot Soft Tones. Ja go tu mam na palcu i nałożymy go tu obok. Widzicie? Tak on wygląda, ale on jest dość jasny. Kolejny to jest ciepła mgła z Glam Shopu. I on prezentuje się w ten sposób. No i mój totalny ulubieniec. I tak naprawdę to jest bardziej rozświetlaczo-róż, bo tak naprawdę to jest rozświetlacz. Rozświetlacz z takim różowym podtonem. No to jest to oczywiście Feel the Glow. Ale wiecie co? To jest Feel the Glow z Glam Shopu, numerek 03, ale ja Wam coś pokażę. Ja mam mój stary... Ej, Eveline, tutaj mi się jedna rzecz nie podoba, halo, halo, coś została zmieniona formuła. Od razu widać w opakowaniu, to jest teoretycznie to samo, to jest 03 i to jest 03. I ja go położę tutaj obok tego. Widzicie to? Że to jest zupełnie inny rozświetlacz. Halo, halo, Eveline, co to, w ogóle co to ma znaczyć? Tu zabrany jest ten róż, który był taki piękny. Halo, kto to zrobił? Jak śmiał w ogóle? Ja tutaj dołożyłam jeszcze tego, zobaczcie. Widzicie wy to? Nie wiem, na ile to kamera odda, ale to są dwa różne produkty. No już jestem zła. No wiecie co? No nie, no takich rzeczy to się nie robi, no halo. Zobaczcie, tak, jeszcze raz, tutaj, od tej strony. Pierwszy to jest ten Sun Kissed Paese and Cocolita. Potem mamy 02 Apricot Soft Tones od Stars from the Stars. Tutaj mamy ciepłą mgłę z Glam Shopu, no i tutaj mamy 03 i 03, tak, Feel the Glow z Eveline. No nie, no nie, jak mogli, to ja zostawiam sobie ten mój, wiecie, taki wysłużony, bo on ma najpiękniejszy kolor na świecie. No dobra, to ja biorę sobie z Glam Shopu właśnie tą ciepłą mgłę i tutaj delikatnie. No i wezmę sobie rozświetlacz, w którym jestem totalnie zakochana i ostatnio tylko jego używam. To jest z tej serii Moon Kissed właśnie od Stars from the Stars. Apricot Champagne się nazywa.
Natomiast jeżeli chodzi o rozświetlacze, te drogeryjne, to oczywiście tak, Glam Shop i Promień. To jest Glam Shop Promień. Kolejny Lamel i on się nazywa po prostu Glow Highlighter. I natomiast ton to jest 402 Sun. To jest ten tutaj. Kolejny to będzie po prostu Lux z Glam Shopu. Ten trzeci to jest Lux z Glam Shopu. No i taki srebrzysty, jak ktoś lubi, to jest Eveline Varieté. On jest robiony taki, wiecie, na Diamond Bomb od Fenty. Coś takiego, to jest taki milion drobinek takich właśnie srebrnawych. Ja bym sobie taki jeszcze życzyła, ale właśnie w takim bardziej szampańskim kolorze, troszeczkę z różem. Eveline, coś na co wy na to? No i kolejny przegenialny rozświetlacz, nieśmiertelny Wonder Glow od PLZ. I tak się prezentują wszystkie obok siebie. No a u mnie na policzkach jest oczywiście Stars from the Stars. Mówię wam, ja go tak uwielbiam, że odstawiłam Rare Beauty, przysięgam wam. No to już mi, że tak powiem, rzęsy wystygły, w sensie wyschły. I nałóżmy sobie może tą maskarę, bo ja zawsze promuję i uwielbiam właśnie tą. O, ona ma taką szczoteczkę, taką zwężającą się i to jest Extension Volume XXL. A tu mamy Extension Volume 4D, taka z zielonym takim ślimaczkiem i ja spróbuję ją sobie. Tu z kolei mamy taką szczotkę, ona też nie jest jakaś zbyt gruba. Zaraz zobaczymy, jak się nią będzie malować. No nie, wiecie co, ja chyba jednak wolę tą szczoteczkę, tą z Extension Volume XXL, nie 4D. Wezmę na drugie oko tą. Tak, ta szczoteczka mi lepiej służy. Jest delikatniejsza. Ale wiecie co, tak mam ochotę w zewnętrznym kąciku jeszcze je troszeczkę tu na dole przyciemnić i wezmę ten ciemniejszy odcień z tej palety, pędzelek GB16. I też przyciemnię sobie tutaj tą linię rzęs tak troszkę, o tak, od zewnętrznego kącika. Ok, tylko tyle. Natomiast jeżeli chodzi o konturówki, słuchajcie, to ja mam kilka ulubionych, natomiast dosłownie w ostatnich dniach odkryłam najpiękniejszy chyba nudziakowy odcień. To jest ta z Glam Shopu, z kolekcji tej Santorini i ona się nazywa Nugatowa. I ja ją sobie właśnie nałożę na usta i zaraz wam pokażę, jak się ona ma do innych moich ulubionych konturówek. I tak, tutaj od dołu to będzie właśnie, to jest ta z kolekcji Santorini. Potem mamy Pink Nude od Maxineczki i Brush Up. Potem mamy, to jest Varieté numer 3 z Eveline. Potem jest Ombre z Glam Shopu, to już będzie bardziej taka w brąz. Potem jest numer 1 od Dasso Beauty. Tak się prezentuje. Oraz 03 Destiny od Stars from the Stars. To są moje ulubione konturówki do ust. Natomiast jeżeli chodzi o pomadki, to tutaj słuchajcie, mamy tak dużo dobrych pomadek, że ja nawet ich nie jestem w stanie zliczyć. Ja wam powiem tylko mniej więcej seriami, które ja po prostu kocham, uwielbiam miłością wielką, ok? No i tutaj tak naprawdę, słuchajcie, wszystko zależy od tego, na co mam ochotę. Czy mam ochotę coś, na coś bardziej błyszczącego, takiego błyszczykowatego, to wtedy zawsze wygrywa tafla. Jeżeli mam ochotę na pomadkę taką bardzo klasyczną, to będą pomadki Varieté od Eveline. Przepięknie mieniące się na ustach, cudownie sunące, to z kolei jest AA z tej serii takiej, one się nazywają, to jest Diamond, a to jest Star Secrets.
O, i może ja tą Star Secret 101 właśnie sobie dzisiaj walnę na usta. Mhm. Tak, bo ona będzie mi ładnie korespondowała właśnie z tym fioletem. Ale oczywiście mamy też Flower Garden od Eveline. Mamy też tą świetną serię od Stars from the Stars. No i moje ukochane, wiecie, te takie wyklikiwane od Hehan. Też je po prostu uwielbiam. Tak więc, jeżeli chodzi o pomadki, to mamy tutaj naprawdę przekrój różnorakich, wszelakich, jakie tylko sobie życzycie. Naprawdę mamy tego masę na rynku, bardzo dobrych. Ja generalnie tylko nie przepadam za pomadkami zastygającymi. Nie lubię, bo ja czuję je na ustach i one mi po prostu nie odpowiadają. Tak więc, kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o makijaż. Makijaż jest skończony, taki bardzo dzienny, bardzo świeży, taki, wiecie, z leciutkim kolorem. Ja takie makijaże latem bardzo, bardzo lubię. I stęskniłam się za tym, wiecie, fioletoróżem, bo on jest wyjątkowy, bo nie ma drugiego takiego na rynku, przysięgam Wam, nie mam drugiego takiego w swojej kolekcji. Naprawdę, powtórzę teraz jeszcze, nie mam drugiego takiego w swojej kolekcji, który by był na tyle chłodny i na tyle czysty w swoim kolorze, właśnie taki nieprzybrudzony za bardzo róż, który by dawał właśnie taki efekt wydobycia tej zieleni z mojej tęczówki. Słuchajcie, chyba najmniej opowiedziałam o pudrach, ale do pudrów to wiecie, ja się przygotuję i zrobię taki zupełnie odrębny filmik o pudrach, natomiast jeżeli chodzi o dobre pudry właśnie z drogerii, to tak, z całą pewnością przypomniałam sobie, za co kocham ten puder od Belle. Uwielbiam, bardzo dobrze bluruje, przytrzymuje makijaż na miejscu, przy czym on nie jest jakiś bardzo, bardzo matujący. Bardziej matujący i też jeden z moich ulubieńców, tylko tutaj niestety w formie sypkiej, to jest Fluffy Matte od Hehan. W tym zestawieniu oczywiście nie może zabraknąć woalki, tak, która przywraca taki piękny poblask na naszej twarzy i tak dalej. Ja jej dzisiaj nie używałam, ale to jest tak, jeden z moich ulubionych pudrów. Mój ukochany ukochaniec, znalazłam go w torebce. Liren City Matte, też go bardzo lubię, świetnie matuje, świetnie wygładza pory. Tak samo zresztą jak ten Eveline Wonder Match, on też zawiera sporo kolorów, w związku z tym bardzo ładnie gdzieś tam jeszcze ukryje jakieś niedoskonałości i dokładnie to samo zrobi nam też Varieté. Przy czym Varieté jest lżejszy, ten Wonder Match jest troszeczkę cięższy, on tak mocniej przytrzymuje, ten jest troszeczkę lżejszy w swojej formule, ale tylko tym się jakby różnią, ja uwielbiam je oba. I tak jak ja powiedziałam, ja generalnie wolę pudry takie właśnie w kompakcie, wolę pudry prasowane, ponieważ ja mam większą kontrolę nad ich nakładaniem, dlatego że uważam, że jak to się ładnie mówi, w pewnym wieku lepiej jest nie przesadzić z pudrem, bo jak się przesadzi, jak się nałoży go za dużo, to niestety, ale wszystkie zmarchy wychodzą do wierzchu i nawet te, o których nie miałyśmy pojęcia, że je mamy. A tak jak tylko tak się delikatnie smarnie, to wszystko jest cacy. Dobrze, kochani, pięknie Wam dziękuję za uwagę. Dajcie mi znać, jakie kolejne treści, co Wy jeszcze tutaj ode mnie oczekujecie. Ja pewnie w tej chwili jestem na Krecie, bardzo dobrze się bawię, jak znam życie z moim Krzysiem. Tak więc cóż, ja Was całuję, ściskam i zapraszam na następne odcinki. Buziaki! Mua.